Cześć, ja nazywam się Koen, a to jest Koen's Cave. W ten weekend toczyły się gronalia na Uniwersytecie Warszawskim. W ramach tych gronali mieliśmy fajny event, który nazywał się Quentinarium. Quentin to jest konkurs na najlepszy scenariusz RPGowy danego roku, którym mamy akurat w Polsce. Ludzie, którzy odpowiadają za ten konkurs, postanowili pomóc troszkę mistrzom gier, mistrzom gry, scenarzystom. Robiąc warsztaty sugerujące, jakie są dobre praktyki, jakie są dobre triki, jakie są dobre pomysły na to, jak to technicznie złożyć, żeby to miało sens, ręce i nogi właśnie pod ten konkurs, ponieważ on ma już kilkanaście edycji i pewne trendy zaczęły wychodzić jako te, które są dobre i niektóre z nich po prostu zostały odrzucane, tak, bo po prostu jeśli coś nie jest uniwersalnym standardem, takim gold standardem, który da się stosować, no to generalnie nie jest najlepsze, tylko jest bardziej niszowe, tak? I jakiś tam trend, kierunek, klucz do dobrego scenariusza został stworzony i tym kluczem dzielili się właśnie podczas tego Quentinarium specjaliści, ludzie, którzy za Quentina odpowiadają poniekąd, którzy są w kapitule, którzy też tam brali w nim udział. I uczestnicy musieli stworzyć synopsis, czyli taki skrótowy punkt po punkcie scenariusz, który potem rozbudowywali, uzupełniali w ramach tych zajęć, a które ja mogłem przetestować właśnie podczas sobotnich testów otwartych, to znaczy można było, otrzymałem kartkę, na kartce miałem opisany draft scenariusza, kluczowych NPC-ów, bohaterów, jakieś opisy, no i trzeba było z tego poprowadzić sesję zgodnie ze scenariuszem, na ile jest to możliwe, dać potem feedback twórcom, zebrać go od graczy, co też się stało. Dwa scenariusze, które prowadziłem, obydwa były tworzone pod setting Zewa Cthulhu, czyli takiego troszkę horror story. O ile pierwszy z nich, który odbywał się w 1920 roku gdzieś w Ameryce, był dedykowany i pisany specjalnie pod Zewa, o tyle drugi był pisany w troszkę innej mechanice, i to zauważymy jakby w konstrukcji tego, co się działo w tych przygodach, o których wam opowiem. Pierwszy scenariusz zakładał trzy postacie, jednego dużego przeciwnika NPC-a, profesora, który miał mroczną tajemnicę, trójka bohaterów, detektyw, pisarz i archeolożka, zebrani na spotkaniu autorskim tego profesora, widzą jego amulet, który on przedstawia jako jakiś zdobyty artefakt z Egiptu. Badaczka, archeolog, nasz bohater, ma książkę, pradawny, rodowy, jakiś taki manuskrypt, który jej ojciec, dziadek gdzieś tam uzupełniali, będąc też archeologami. Ten amulet jest w tej książce. Ona chce go pokazać profesorowi, ona się dowiaduje, że ta książka tam istnieje i on jej praktycznie bardzo pożąda, ponieważ jest mu potrzebna do niecnego kultu, mistycznego jakiegoś rytuału. Wysła swojego asystenta, by ją ukradł, tam następuje zbrodnia w hotelu, ponieważ ta książka była w hotelu. Gracze udają się do hotelu, znajdują tam mały notes, w notesie jest informacja, gdzie coś się stało. To jest jakby taki klucz do miejsca kolejnej sceny. Okazuje się, że zbrodniarz upuścił swój notatnik. Dzięki niemu wiemy, gdzie się udać, jakby gdzie go szukać. Jest to spalony dom. Na miejscu dowiadujemy się, że w pożarze zginęła kobieta i mężczyzna. Na zdjęciu jeszcze, które znajdujemy na podłodze, jest jeszcze profesor. Kobieta wydaje się być kochanką profesora, ponieważ jej pokój nie spłonął. Cały dom też nie jest domem profesora, tylko tego jakby mężczyzny, który tu mieszkał. Znajdujemy klapę w podłodze do piwnicy. W piwnicy jeszcze głębsza jaskinia, w jaskini tajemny kult, przepotwarzony profesor. Można go zabić, można próbować niszczyć amulet, przerwać rytuał. No to jest Zew Cthulhu. Wyjść może być kilka. Gracze jakby właściwie railroadowo przemierzali ten scenariusz, no bo był bardzo krótki do sprawdzenia tylko, czy założenia, które są opisane, się zgadzają. To, co używaliśmy, to były też co niekiedy jakieś rzuty K100, które miały nam symulować to, że postacie mają statystyki. Co było ciekawe, gracz, który prowadził jedną z postaci, miał duże szczęście, więc na kościach te role szły bardzo wysoko i ja to uwzględniałem, więc, no bo faktycznie w scenariuszu tak się może zdarzyć podczas sesji, że idzie tak, a nie inaczej, bo kości
pewnych działań zdarzają się. Natomiast one jakby strasznie mocno nie modyfikały scenariusza do poziomu, w którym nie był on grywalny lub nie dało się go dotoczyć dalej. Więc to była część, którą umieściłem w Arkham, gdzie faktycznie te wszystkie miejsca i klimat i to, co wykorzystywaliśmy, właśnie było spójne z tym, z tą przestrzenią, o którą akurat znam jako mistrz gry. Drugi scenariusz, który okazał się być jakby zwycięskim na tym warsztacie, to był taki nieortodoksyjny ktuliański scenariusz. Zaczyna się on w Teheranie, 78 rok, tuż przed operacją Argo, czyli jeszcze Teheran czy Iran w tym wolnym settingu, gdzie jeszcze takim niekonserwatywny, niereligijny tak bardzo, jak mógł być. Mieszkańcy, uczestnicy jakby z historii, to jest team z amerykańskiego konsulatu, wicekonsul, tłumacz i analityk polityczny, który jest jednocześnie agentem CIA. Okazuje się, że jeden z Amerykanów został zatrzymany pod zarzutem desekracji grobu ważnego człowieka. Jest to syn jakiegoś ministra, prawdopodobnie w edukacji. Jest on zatrzymany, trafia do więzienia. Konsulat jak najszybciej chce go wyciągnąć, sprawdzić, co się stało. Tym bardziej, że dla analityka ten chłopak jest wtyczką. To znaczy, on zna sekrety CIA, zna trochę więcej niż może nam się wydawać. Dla tłumacza jest on bratem. Tu akurat mieliśmy kobietę, więc to była jakby siostra jego. Na wicekonsul, no generalnie odpowiada za konsulat przed konsulem i w razie wpadki, no to będzie też za to musiał beknąć. Cała trójka dowiedziała się o tym, wybrała się do więzienia. W więzieniu przeprowadzili negocjacje z szefem więzienia i udało im się po przekupstwie uwolnić chłopaka. Zabrali go czym prędzej do Ameryki. Część jakby ktuliańska była opcjonalna. To było też tak wpleciane w ten sposób, że to jest ta strona dnia, którą znamy, którą wiemy, którą można poprowadzić, a ta druga strona, czyli to, że grób był pusty, to, że na grobie były jakieś znaki kultystyczne, że można było je sprawdzić w bibliotece, że potem to trafiłoby do kultu pradawnego demona, który ukrywa się pod ziemiami Iranu. To były opcje dodatkowe, które też mogły być pociągnięte przez graczy, bo jeśli nie poszliby do więzienia, tylko poszliby sprawdzić miejsce zbrodni, co się stało, gdzie się stało dokładnie, pojechali tam, wyszłoby to w ten sposób. Natomiast to było właśnie podzielone między innymi dlatego, że to była część detektywistyczna pisana pod scenariusz do troszkę innej mechaniki niż i w ogóle chyba nie pod samego Zewa, tylko bardziej po prostu detektywistyczną sesję. A potem dodano do niej też troszkę tą część kuliańską, która pasuje. Sesja Zewa nie zawsze musi iść dokładnie tym torem mrocznym, jednostrzałowo, jednostronnie do celu tego zła, tej fantastycznej strony. W obu przypadkach zachowano takie korowe elementy scenariusza, czyli dostaliśmy graczy, którzy już byli dedykowani, mieli swoje motywacje, mieli swoje powiązania. Dostaliśmy takie proste streszczenie tego, co się będzie działo w scenariuszu, kluczowe miejsca, kluczowe elementy do mechaniki, wątki, twisty fabularne, jasno wyjaśnione. Właściwie tego oczekuje się od scenariusza. Dla mnie generalnie faktycznie jeden z nich był trochę lepszy, jakby w takim stylu, że im mniej mam do czytania, im bardziej to mam synkretycznie przedstawione, tym łatwiej jest mi to przyjąć jako mistrzowi gry, a resztę sobie dołożyć. Bo akurat jestem takim mistrzem gry, który radzi sobie z budową świata wokół jakiegoś wątku bez problemu. Może dla kogoś faktycznie pełny opis wszystkimi rzeczami jest lepszy, ale do szybkiego zapoznania się i zagrania wydawało mi się, że ten krótszy, bardziej bullet pointowy schemat był lepszy. Jak się okazało, też ten scenariusz też jury wybrało, że jest jakby faktycznie najlepszy. No i cóż, mam nadzieję, że zaowocuje on, a może jakimś szerszym ujęciem, może lepszym wydaniem w przyszłości, może na CNP. Z mojej strony gratuluję organizatorom, gratuluję uczestnikom. Ja się świetnie bawiłem jako prowadzący. Mieliśmy dwie osoby, które przyszły testować to. To były osoby z ulicy, które po prostu jakby nie znały jeszcze RPG, więc dla nich to też ta statyczność z systemem była w miarę fajna i prosta, a jednocześnie oni też wciągnęli się w to w miarę szybko, więc z ogrywania był też jakiś tam fan.
Quentinarium pewnie wypali jeszcze raz. Was samych zapraszam, jeśli interesuje was temat scenariuszy, jak się je pisze, jak się je tworzy, jak się je ciekawie buduje. To jest strona Quentina. Konkurs Quentin ma tam publikację wszystkich scenariuszy razem z komentarzami osób, które recenzują te scenariusze i opiniują je do nagrody. Więc z poziomu wielu mistrzów gry jest opis właśnie, jak to widzą, co mi się podoba, co nie. Można samemu też zobaczyć, okej, to mój scenariusz takich rzeczy nie ma, to jest tak napisane, to było dobre i to się chwali, to ja też bym tak zrobił może, a może odwrotnie. Nie zawsze to da się po prostu spotkać z ludźmi, którzy za kapituły odpowiadają. Więc jeśli macie okazję iść na Quentinarium, to super, idźcie następnym razem. Natomiast jak nie, no to na Quentina poczytać komentarze, bo to naprawdę bardzo dużo pomaga. Jeśli ktoś po prostu popatrzy na mechanicznie na scenariusz, a potem na opisy recenzentów, którzy nie są tylko recenzentami, ale jak naprawdę jury, to wtedy faktycznie widzicie, co na co się patrzy, co jest ważne, jeśli ktoś jakby robi scenariusz dla kogoś innego. Co innego dla samego siebie, możecie mieć 1000 notatek i jakoś sobie to w głowie wszystko poukładacie, a co innego jest dać te notatki, powiedzieć teraz prowadź. Nie? I to jakby co dostajesz w notatkach, jak bardzo to jest skuteczne, spójne i działające i faktycznie da się przełożyć wielokrotnie na dobrą sesję, to jest właśnie cały jakby kunszt dobrego scenariusza. Chociaż jakby nie zmienia to faktu, że można też tworzyć konkretnie zupełnie inne, w innym stylu, które da się powielać dokładnie tak jak się chce. Quentin zakłada pewien styl, aktualnie on jest taki, może za kilka lat będzie inny, bo mainstream też pójdzie, pójdą też jakby wybudowane przygody troszkę inaczej. Jest to dobre doświadczenie dla wszystkich tych, którzy na przykład wychowują się na scenariuszach do dedeków, bo to, kto wychodzi do dedeków, ma troszkę inną strukturę i inaczej wygląda zupełnie niż to, co mamy na Quentinarium i na Quentinie, więc warto sobie to patrzeć. To ode mnie, ja jestem Coen, to jest Coenscape, no i mam nadzieję, że miło się słuchało. Do usłyszenia.